Cześć, witajcie detailingowe dziadzia. Dzisiaj kolejny produkt od widza Autoland. Wosk w płynie. I teraz tak, co my tu mamy? Łatwy w użyciu preparat do nabłyszczania i konserwacji wszystkich typów lakierów metalizowanych i zwykłych. Zapewnia ochronę lakieru, ożywia kolor i tam inne historie. Czyli cud. 360 stopni działanie, specjalny zawór i rozpylacz. A, o to chodzi. Tak, te rozpylacze są fajne. Mgła jest fantastyczna. Teraz tak. Pracochłonność. Jedyneczka. Czyli nie wiem, jak mam to rozumieć. Rozumiem, że jakby była piąteczka, to czyli byłoby najłatwiej chyba, tak? Najprzyjemniej. Jedynka to znaczy, że nie, cudów nie ma. Ochrona. Dwójka. No szaleństwa nie ma. Połysk. Trójka. No to może być całkiem nieźle. Będę chciał sprawdzić to na Volvo, słuchaj. Teraz tak, no tutaj dzisiaj było grubo jechane. Auto przetrzymałem kawał czasu. Szwedzki TFR. Nowa linia ADBL. A tutaj dwie pozycje się pojawiły. Sprawdziłem też KHPW. Jak ma się sytuacja, jeżeli chodzi o... Może nie trwałość, jak się będzie zachowywał. W sumie to już trzecie auto z tym kochem. A co do produktu, to się określę. Tak jak widzisz, zobacz, ADBL, koch. No działam, cały czas, słuchaj, działam. I teraz tak, co robimy? Myślę, że jedną stronę będę chciał zrobić z oprysku. Strzelić z oprysku. A, i jeszcze jedna rzecz. Testowałem szampon polskiego producenta, który, no fajny, fajny. Ten szampon już u mnie był, ale znalazłem też dla niego inne, fajne, przyjemne zastosowanie. Ale to wszystko z czasem. No dobra, słuchaj, ja sobie strzelę na lakier. Tak jak widzisz, brak zabezpieczenia. Tu powłoka, tu powłoka. Aqua siedzi jak wstrętna. Tutaj, z tego co pamiętam, H2O.net. Tutaj dół, szału nie ma. Góra idealnie, tutaj coś się skończyło, nie pamiętam co, tu były jakieś pierdoły. A oczywiście Kencoat i Light siedzą jak wstrętny. Zobacz, słoneczko jest, a tutaj przymarza, tak. Jeszcze nie ma rewelacji. I wszystko oczywiście mycie, przed chwilą się odbyło, też zimna woda. No dobra, zobaczmy. Fantastycznie się aplikuje na lakier. Rewelacja, naprawdę, spryskiwacz, można powiedzieć, że atomizer bomba. Zobacz. No i to będzie rzeczywiście na mokro. Tak, krople zjeżdżają. Uuu, tak. Zapach. Syntetyczny, nieprzyjemny. Tak, taki... co on mi przypomina zapachem? Pro Elite Nano Wax. Tak, chyba Brilliant Nano Wax. Ten produkt mi przypomina. Tak naprawdę. A, tu jest powłoka od Aqua, która jeszcze siedzi, zapchana, ale siedzi. Troszeczkę ją, o, coś strzeliło w tym atomizerze. Za szybko go chyba pochwaliłem. Słuchaj, no, kurde. Jakby to powiedzieć, no krople zjeżdżają. Tutaj jestem tego ciekawy bardzo. O, leci po paluchach atomizer. Za szybko go pochwaliłem, więc szału nie ma. No dobra, strzał. Ale że nada. Nic, kompletnie. Słuchaj, nic. Zobaczmy, czy tu się coś poprawiło. A tu? Ojej, ale kibel. To jest chyba najgorszy produkt Autolandu, jaki miałem. Nic się tu nie wydarzyło. To lecimy inaczej teraz. Biorę mikrofibrę. Spróbujemy z mikrofibrą zaatakować. Wezmę tę. Grubo. Ciekawy jestem. O, zaciąga butelkę. Dobra. I lecimy. Co jest? Słuchaj, atomizer się skończył. Ale go pochwal... Zobacz, co się dzieje. Dobra, słuchaj, idę po atomizer. Żenada. No co, no skończył się. Tak go pochwaliono, mgłę fajną robią, ale szybko się zepsuł. Dobra, słuchaj, atomizer od ANSO. Tu jest mgła solidna. Mikrofibra,
i patrzymy, jak będzie na mokro z tym produktem. Czy zbierze. Kurczę, niekoniecznie on lubi wodę. Niekoniecznie tak jakby z wodą się nie dogadywał. Ojej. Ojej, ojej. No nie, no nie, no nie, no nie, nie, nie. Żenada. Chyba jednak osuszę auto, słuchaj. I będę chciał go za... Chociaż, ale poślizg fajny. O, o tak, śliskość fajna. Jak już złapię suchą mikrofibrę, śliskość fajna. A teraz zobaczymy, czy się poprawiła hydrofobowość. Tak, i tak ma się do zjazdu. Wow, zaczyna taflować. Dobra, to zrobimy jeszcze jeden myk. Jeszcze jeden myk, czyli spryskuję i zbieram. Cyk. Nie, nie lubię wody. W ogóle... Znaczy tak naprawdę już mi się z nim nie chce pracować, bo czuję, że na suchym lakierze też nie będzie szało. Dobra. Zaraz wezmę suchą mikrofibrę. Oj. Słabo to odparowuje w ogóle z wodą. Dobra, odkładam mikrofibrę. Biorę teraz od Chińczyka. Taką samą ma, z tego co pamiętam, Elite Detailer. Deska. Naprawdę deska. Twarda, nieprzyjemna mikrofibra. Ale do właśnie osuszenia z wody. Nie lubi wody. Nienawidzi ten produkt wody. Szkoda. I rzeczywiście pracochłonność tutaj będzie mega jazda. No nie fajnie. Sprawdźmy, jak z hydrofobowością. Jeszcze, no już teraz w ogóle już fajniej, ale zjeżdża, słuchaj, tafluje. Połysk słabo, taki sztuczny troszeczkę. Podjeżdża mi to troszeczkę pod... podjeżdża mi to, słuchaj, troszeczkę pod... ojejku. Sonaxa, tak? BSD. No właśnie. Tak właśnie, w tę stronę to idzie, słuchaj. Z tym, że tutaj jest upierdliwa aplikacja, taki troszeczkę sztuczny ten połysk. Dobra, słuchaj, ja sobie osuszę któryś element, ten. Osuszę sobie ten elemencik. Zbiorę wodę i będę chciał... Wezmę sprężone powietrze i będę chciał, słuchaj, zarzucić go na suchą powierzchnię. Na suchą powierzchnię, słuchaj. Tak jak Quick Detailer. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Pomimo, że już tu jest produkt, nie? Dawno, dawno temu wydaje mi się, że chyba się nim przez chwilę bawiłem i też szału nie było i... Znaczy, no cudów nie ma, no nie ukrywajmy. Dobra, biorę. Teraz tak, nie będę marnował jakiś luksus mikrofibry. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? A weźmy tę. A co to? O, to jest ta mikrofibra. Co? Był filmik, słuchaj, z czyszczenia mikrofibry, jak dbam o mikrofibry. To jest ta, zobacz, i ma się świetnie. I teraz jeszcze nie raz, nie dwa posłuży. A koszta trzeba teraz ciąć, bo kurczę, gnojówka do mojego auta już kosztuje 8,50 i dojdzie do dychy. Masakra. Dwa strzały. Rozprowadzam. Zapach taki sztuczny. Coś udaje. On przypomina mi na maksa. Zapach przypomina mi na maksa właśnie Pro Elite. Jak się tym pracuje? Beznadziejnie, słuchaj, zobacz. Marzę się. Tragedia. Ojej. Tylko trochę wody dostanie i już jest makabra. No nie jest fajnym produktem, nie jest fajnym. I zdecydowanie do niego mikrofibra z króciuteńkim włosem. Króciuteńkim. O! Ale wiesz, co jest fajne przy tym produkcie?
poślizg. Rewelacyjny, naprawdę. Poślizg jest obłędny. Poślizg jest fenomenalny. O, śliskość jest naprawdę rewelacja. No tak, pracochłonność rzeczywiście przy tym produkcie. Zgadzam się, że jest to jedyneczka, tak jak producent tam zaznaczył. Nie oszukuje nas. Połysk. Tak jak mówiłem, taki trochę sztuczny, szału nie ma. Dla przeciętnego Kowalskiego może i będzie to fajne, zawsze to jakieś zabezpieczenie. Czy osobiście kupiłbym ten produkt? Na szczęście go nie kupiłem, a dostałem. Słabiutki, naprawdę słabiutki, słabiutki. Także wpisuj, co wpisuj? Pierwszy wpis, Autoland drukowanymi literami, zgarnia tę ilość, co jest w butelce. No dobra, jeszcze raz sprawdzę. A właśnie, i teraz spojrzę tu na lakier i i nie maskuje. To też widzę, że nie maskuje. No jest sztuczny. Fajnie, bo tamten panel nie miał nic i rzeczywiście połysk wydobył. No nie da się ukryć. No kurczę, widać nawet, że ten połysk się pojawił. Tutaj rzeczywiście połysk i poślizg jest fajny. Na całkiem przyzwoitym poziomie. Sztuczny, ale fajny. Teraz tak, no najgorsza jest praca z nim, że nienawidzi wody w żadnym stopniu. Ale jeszcze raz pojedziemy. Poczekaj. Na krótkim włosie. O, dwa strzały, dwie mgiełki. Rozprowadzenie. Cyk. O. Elegancko. Sarunia, gdzie byłaś? Sara, ty brudasko mój. Gdzie byłaś, co? Gdzie byłaś, brudasie? Jak będziesz miał zamiar kupić białego psa, odradzam. Powiedz, ale jestem za to piękna, piękna jestem, tak. Brudna i piękna. Jeden wypad w teren, słuchaj. I po czystości. O, jak nie lubi wody ten produkt, kurde. No strasznie, marzy się, ciągnie z tą wodą. Sam... Nie, no nie da rady. O, wezmę kolejną mikrofibrę. Ale, jaką? K2. Właśnie. Opsa, i złamałeś, dziadzia. Tak to jest, jak się jest, kurczę, mało delikatnym. Zobaczmy K2, co powie na to. Tararam. No poślizg jest fajny, naprawdę obłędny. Jestem miło zaskoczony poślizgiem. I to wszystko. No poślizg jest super. Fakt, że tu już jest trzecia porcja, ale poślizg rewelacja. No i tak, połysk taki sztuczny. Przyjemnie. No, jakby nie ta pracochłonność, tak jak tu jest określone, to byłoby nieźle. I dobra, i jeszcze raz sprawdzę kropelki. O, teraz to już w ogóle zjazd jest obłędny. Zobacz, kurde. Nie daje mi to spokoju, słuchaj. Jeszcze tu. Typowy zjazd. Ty, kurczę, on tafluje. Wow, jestem pod wrażeniem. To zróbmy tutaj taki myk. Zjeżdża kropelki, bo jest powłoka. Wszystko zależy, co jest pod spodem. No dobra, gdzie nie mamy jeszcze produktu? Tam nie mamy. Gdzie nie siedzi, tu coś nie się... O, zderzak cieplutki. Widzisz, to od razu idę po tasiemkę, słuchaj. Tiru, riru, riru. Bierzemy tasiemkę. Jest tasiemka. Pyk, mikrofibra. Pyk. Mam nadzieję, że nie spadnie. I sprawdzimy od razu maskowanie. Ole, nagrzany lakier. O, to tutaj będzie przeprawa, czuję. Nagrzany lakier. Teraz tak. Krótki włos, mega krótki włos. Ciach. Biorę trzy strzały i rozprowadzam na suchym lakierze. No i tutaj zobacz, jak odparowuje. Od razu. A widzisz, on nie lubi wody. Nie lubi wody. Dobra, docieranko. Ale odparowuje, widzisz? No i tu zmieniamy zdanie. Wow. Bo kurde. Co jest grane? No widzisz, kwestia temperatury. Wody nie lubi na pewno. Tu też mam suchy panel. No to teraz jedziemy.
z misiaczkiem. Sucho. Rozprowadzenie. Ale odparowuje. Słuchaj, na rozgrzanym lakierze bajka. Nie zostawia nic. Docieram. I odrywam. I co? I tak naprawdę zostawił mazy. Ale upierdliwe. Słuchaj, tam gdzie go zostawiłem i przysechł, no nie. Czyli na rozgrzany lakier też nie bardzo, kurde. Przyciemniać nie przyciemnia w ogóle. Teraz jeszcze jedna rzecz. I tutaj szybciutko trzeba go dotrzeć. Nie pozwalamy mu wyschnąć. Wiesz co? Mega produkt przypomina mi naprawdę Pro Elite Brilliant Nanovax. Naprawdę. Mega mi go przypomina. Z tym, że tamten produkt jest idiotoodporny, można powiedzieć, bo ten tak samo się zachowuje, zostawia taką taflę i jak wyschnie, zostawia takie białe, niebieskie, kurcze mazy, więc naprawdę mega podobne produkty, ale jakbym miał wybierać, to wybrałbym tamten i połysk jest właśnie podobny. Dobra, tu jeszcze jedno podejście, słuchaj, tu mamy jakieś water spoty po myciu, zobacz tu, test i tutaj tak, bo tu jest lakier akrylowy, bezbarwny, na ciepłym, specjalny produkt zarzucony, zobacz co będzie. Tu jest, a czy nie, tu jest lakier 1K bezbarwny, tu lakier 2K, bo tu było lakierowane z puchy, dokładnie, dziadzia to robił i zobacz jaka jest różnica. Dostał agresywniejszy produkt, lakier z, czyli 2K nie przyjmuje chemii, ten załapał tak, że przypaliło go. Normalnie go przypaliło, ale tu zaraz będę wjeżdżał z produktem, który mam nadzieję to wyprostuje i to będę chciał zrobić ręcznie, a jak nie, no to czeka mnie grzebanko. Ale tak wyglądają testy. Teraz tak, tutaj na tym panelu, słuchaj, no dobra, zobaczymy co on zbierze. Raz, dwa, rozprowadzam, pstryk, ok, tu jakieś zacieki, dobra, i odwracam i szybkie docieranko. I upierdliwość na maksa, rzeczywiście. Pracochłonność tu jest mega. O, dobra. No chwilę trzeba się pobawić. Nie lubi wody, nienawidzi wody. Na, powiem ci, takim lakierze suchym, okej. Okay. Bez wody. Naprawdę daje radę. I połysk? Taki sztuczny. Kurde. No dobra, słuchaj, nie będę cię więcej męczył, bo to nie ma sensu. Co do produktu, nienawidzi wody. Jeżeli chcesz nim osuszać, odradzam. Jeżeli chcesz na szybkie akcje, odradzam. Myślę, że zadowolony z tego produktu to będzie kto? Nie wiem, Kowalski, który będzie, pojedzie sobie na działeczkę, słuchaj, posiedzi sobie pół dnia, będzie się tym produktem bawił, bo sobie go umyje i kawałek po kawałeczku będzie sobie go czyścił. Teraz tak, czy zbiera jakieś osady? Też nie. Raczej je przykrył, nic nie zebrał. Tak naprawdę, tu aleś porysowane to auto, tak naprawdę produkt dla mnie może nie istnieć. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!